Czy masz świadomość? Stworzyli potwora, który zjada plastik. To może być przełom. Enzym zjadający plastik może wyeliminować miliardy ton odpadów na wysypiskach. Enzym stworzony przez sztuczną inteligencję zjadł cały plastik, jaki mu dali. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu wybrane fragmenty, właściwie tytuły informacji prasowych, informacji w mediach internetowych poświęconych enzymowi, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać z panią Hanną Marlierę, prezes Fundacji ProTerra, specjalistką z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Dzień dobry pani Hanno. Dzień dobry Państwu. Pani Hanno, naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin opracowali nowy enzym, który może całkowicie rozłożyć odpady z tworzyw sztucznych. Podaje się w tym przypadku jako przykład butelki PET. I może ten enzym to zrobić w mniej niż 24 godziny. Czy to prawda? Skąd to wiemy? O co chodzi? Proszę przybliżyć to nowe odkrycie naukowców. No na pewno jest to prawda. Enzymów w naszym świecie jest bardzo wiele, dziesiątki tysięcy, a kolejne tyle pewnie jeszcze jest nieodkrytych. Enzymy to takie substancje aktywne, które pozwalają na bardzo szybkie reakcje i pozwalają na rozkładanie materii organicznej na części pierwsze, czyli na cięcie długich łańcuchów substancji organicznych na krótsze łańcuchy lub wręcz na pojedyncze atomy pierwiastków. Natomiast tytuły tych artykułów oczywiście obiecują nam złote góry, a prawda jest zdecydowanie bardziej szara i przyziemna. Enzymy działają w mikroskali i w bardzo precyzyjnych warunkach, więc to nie jest tak, że mając butelkę po napoju gazowanym, polejemy ją płynem czy roztworem zawierającym ten enzym i ta butelka zniknie. Takie enzymy działają w bardzo precyzyjnych warunkach temperatury, ciśnienia, wilgotności. Badania laboratoryjne prowadzone są w tych warunkach pod szczególną kontrolą, czyli ten enzym najprawdopodobniej nie był testowany w świecie takim otwartym, gdzie jest szereg innych enzymów, substancji, mieszanin, czy gazów, czy płynów, tylko w wydzielonym laboratoryjnym opakowaniu, tak, czyli w jakiejś szalce, w jakiejś probówce, w jakimś być może trochę większej skali, więc na pewno to nie jest rozwiązanie naszych problemów z tworzywami sztucznymi. No właśnie, bo teraz sobie przypominam, jak rozmawiałem o tym z Magdą, z moją żoną, że przygotowuję taki podcast, no to ona z kolei gdzieś w pamięci utkwiło jej, że ten enzym pomoże wyeliminować zalegające odpady w naszych morzach, oceanach. I tu już bym prędzej się zgodziła, ale też nie w sposób ogólny, bo w oceanach my mamy problemy dwojakiego rodzaju. Pierwszy problem to ta największa wyspa śmieciowa, tak, która krąży po oceanie i która ma taką ilość odpadów nagromadzoną, że poza możliwością mechanicznego, czyli zebrania tego, wytransportowania na ląd i unieszkodliwienia w specjalistycznej instalacji, naprawdę nie ma możliwości zajęcia się tym in situ, czyli w miejscu. Tak? Nie możemy, na dzień dzisiejszy ja nie znam ani nie widzę technicznej możliwości, żeby na tak ogromną wyspę śmieci przetransportować jakiś
substancje czy też urządzenia, które tam w miejscu, pływając po tym oceanie, by sobie z nią poradziły. Raczej to jest to, co się dzieje, czyli zbieramy te odpady i powoli transportujemy je na ląd w miejscach, gdzie mamy instalacje przygotowane do przetworzenia tych odpadów. I proszę pamiętać, że to są odpady, które przez wiele, wiele lat pływały w wodzie morskiej. Czyli to nie są surowce wtórne, które my hura optymistycznie przekażemy do recyklingu, tylko raczej musimy myśleć o unieszkodliwieniu, czyli albo składowaniu, albo termicznym przekształcaniu tych odpadów. Natomiast mamy drugi problem w morzach i oceanach, ale też w naszych słodkich wodach, rzek, jezior i w naszej glebie. To jest mikroplastik. I tu w kontekście mikroplastików akurat uważam, że rola enzymów może być nieoceniona. Przy czym w żadnym wypadku nie należy myśleć o tym, że nagle wstrzykniemy sobie do jeziora 2 tony enzymów i jezioro będzie czyste. Raczej widziałabym zastosowanie na przykład w naszych oczyszczalniach ścieków jako dodatkowy element oczyszczania ścieków po to, żeby woda oczyszczona w oczyszczalni, wypuszczana do środowiska, spełniała także te normy dotyczące mikroplastików. Także w takiej skali absolutnie, w kontrolowanych warunkach, jakie mamy na przykład na naszych oczyszczalniach ścieków, wydaje mi się, że to by mogło być bardzo ciekawe zastosowanie. A tak w skrócie, zalety i wady takiego rozwiązania używania właśnie enzymów, to jakie pani widzi? No największa wada to jest taka, że mówi się ludziom, że znaleźliśmy rozwiązanie na ich problem i w związku z tym nie musimy rozwiązać problemu u podstaw, bo jeżeli ten problem będzie dalej występował, to my i tak sobie z nim poradzimy. O co chodzi? Chodzi o to, że nie możemy powiedzieć ludziom, znaleźliśmy enzym, który poradzi sobie z waszymi tworzywami sztucznymi, więc dalej możecie produkować tyle tworzyw sztucznych, ile chcecie, bo my sobie z nimi poradzimy. Nie. Nadal musimy namawiać w szczególności do zmiany modeli konsumpcyjnych, ograniczania zużycia takich substancji, które są mimo wszystko albo trudno rozkładalne, albo nierozkładalne, a ich trwałość w środowisku liczymy w setkach lat. To jest największe zagrożenie. Drugie zagrożenie, jakie widzę, no to szerokie użycie enzymu w środowisku naturalnym, gdzie nie do końca znamy jego reaktywność właśnie w wodzie o takim zasoleniu, o innym zasoleniu, o takiej temperaturze, o wyższej temperaturze, może przynieść tyle samo złego, ile dobrego. Czyli, przepraszam, reaktywność to znaczy, że po prostu nie wiemy, jak on wpływa na inne organizmy, nie wiem, ryby. Tak, i czy poza tym, że on rozkłada plastik, jak on się, ten enzym, zachowa długookresowo w tej wodzie. Trzecia rzecz jest taka, że enzym powinien działać celowo, czyli powinien być zastosowany konkretnie w miejscu, gdzie nagromadzenie substancji, którą jest w stanie strawić, jest duże. Więc nie wyobrażam sobie, tak jak powiedziałam, wpuszczenia 2 ton płynu z enzymem do dużego jeziora, no bo z dużym prawdopodobieństwem ta cząsteczka aktywna nie trafi na tę cząsteczkę mikroplastiku. Więc to nie jest rozwiązanie naszych problemów z plastikami. I trzecia rzecz to jest selektywność. Ja nie jestem do końca pewna, czy to jest enzym, który rozkłada tworzywa sztuczne. Z dokumentów, na które ja trafiłam, raczej wynika, że ten enzym rozkłada niektóre tworzywa sztuczne, głównie PET, czyli polietylen. A polietylen jest jednym z setek polimerów, które możemy rozkładać, tak? Więc znowu pytanie o selektywność, pytanie o konkretnie zakres stosowania tego produktu i efekt, którego się spodziewamy, czy on będzie na pewno w takiej skali, w jakiej hura optymistycznie nam się to przedstawia. A jedna kluczowa, największa zaleta takiego rozwiązania? No, kluczowa, największa zaleta to jest to, co powiedziałam. Mamy ogromny problem z mikroplastikami i te mikroplastiki w naszym środowisku, już jest bardzo dużo badań, które w
wykazują, jak dużo ich mamy, jak bardzo one się kumulują w organizmach żywych, ile każdy z nas ma w płucach, w żołądku, w każdej komórce swojego ciała, w układzie krwionośnym tych mikroplastików. Są takie spektakularne zdjęcia, gdzie się łowi rybę i rozcina się tę rybę czy ptaka i ona w żołądku ma bardzo dużo mikroplastików, więc dalsze prace nad rozkładem enzymatycznym tworzyw sztucznych w kontrolowanych warunkach właśnie tam, gdzie my możemy go celowo zastosować, czyli mamy pewne możliwości kontroli jakości procesu i środowiska, w jakim ten proces przebiega. Tak jak mówiłam, i tak na pierwszy rzut oka przychodzi mi do głowy środowisko oczyszczalni ścieków, to tam na pewno możemy w sposób znaczący takimi nowymi rozwiązaniami oddziaływać na to, żeby mniej zanieczyszczać środowisko. No właśnie, tutaj kiedy Pani mówi o tym mikroplastiku, to ja Państwa odsyłam do naszego podcastu sprzed kilku tygodni pod tytułem Zjadasz co tydzień kartę kredytową, gdzie właśnie o mikroplastiku rozmawialiśmy w szczególności. Natomiast wracając tutaj do tych enzymów, ja przygotowując się do tego podcastu, natrafiłem również na takie informacje sprzed wielu lat, właściwie sprzed 6 lat, gdzie tym razem naukowcy z Instytutu Technologicznego w Kyoto odkryli bakterie, które też miały usuwać butelki PET ze środowiska naturalnego. W ten sposób to było, obiegła ta informacja media i polskie, i ogólnoświatowe. I właściwie zorientowałem się, że co jakiś czas mamy taki wybuch medialny a propos tych enzymów, ale czy Pani obserwuje, że te wybuchy i te odkrycia faktycznie coś zmieniają? Co z tego wynika? Nie, te odkrycia niewiele zmieniają, poza tym, że oczywiście pogłębiają naszą wiedzę na temat pewnych procesów molekularnych. Natomiast tak samo parę lat temu było dosyć duże, hure optymistyczne opracowanie dotyczące larw mączniaka, które mogą pożerać polistyren, tak, czyli te pianki polistyrenowe. No i pojawia się, może powiem tak, dla słuchacza w taki prosty sposób. Jak ta larwa mączniaka zje tę piankę poliuretanową, to w efekcie jej procesów przemiany materii larwa robi kupę. I pytanie, w jaki sposób to trawienie pianki poliuretanowej wpływa na odchody tego zwierzęcia i czy nie zrobimy sobie większego problemu na wyjściu niż na wejściu, bo mamy coś jeszcze bardziej rozdrobnionego i jeszcze mniej możliwego do opracowania. To po pierwsze. Po drugie... A przepraszam, jeszcze tylko zapytam, a ta pianka jest wykorzystywana w jakich sytuacjach, takim, żeby to uzmysłowić? Polistyren to są styropiany, tak? Czyli te wszystkie nasze opakowania styropianowe, kubek styropianowy, styropianowe opakowanie do jedzenia, styropian ociepleniowy, tak, to są tego typu komponenty w zasadzie codziennego użytku, których korzystamy. I teraz druga rzecz, to bardzo ważna moim zdaniem, to pokazanie też, że bakteria jest mikroskopijna, enzym działa w mikroskali, larwa mączniaka już jest dostrzegalna gołym okiem, ale można sobie wyobrazić, ile tych larw mączniaka potrzeba, żeby zjeść jedno nasze opakowanie po jakimś kebabie, tak? Więc wtedy zdajemy sobie realnie sprawę z tego, że nie rozwiążemy problemu takim hura optymistycznym jakimś odkryciem, ale jest to jakiś kroczek do poznania i do wymyślenia naszych możliwych różnych czynności na zakres problemów, które mamy. Czyli na pewno bym nie deprecjonowała tych odkryć. One są niezmiernie ważne i na pewno w którymś momencie pozwolą nam na aplikacje w skali przemysłowej, czyli na zastosowanie wieloskalowe tego odkrycia, być może w powiązaniu z innymi odkryciami równolegle, ale to na pewno nie są rozwiązania, które nam powodują, że problem znika. Problem nie znika, problem jest na tyle istotny i ma tak ogromną skalę, że
tego typu odkrycia mają mikroślad w kontekście rozwiązania tego problemu. No właśnie, bo jak czytałem o tych enzymach i o tym, że przy jego odkryciu tego enzymu pomogła sztuczna inteligencja, to zacząłem się zastanawiać nad starym pytaniem, czy technologia nas uratuje, bo mam takie wrażenie, że dzisiaj wierzymy w tą technologię, że tak się stanie, że dzięki niej na przykład uratujemy się przed górą śmieci, a z drugiej strony no są też głosy, które często przywołujemy w tygodniku Spraw Obywatelskich, chociażby Stanisława Lema, czy stary taki głośny esej, do którego Państwa odsyłam, Billa Joya z 2000 roku, Dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje. Jakie jest Pani zdanie? Czy moje zdanie jest takie, że my jesteśmy odpowiedzialni za tu i teraz. I najlepiej rozwiążemy nasze problemy, nie kreując ich. Czyli jeżeli wiemy, że problemem jest kumulacja tworzyw sztucznych w środowisku, to najlepszym rozwiązaniem tu i teraz jest natychmiastowe ograniczenie zużycia tych tworzyw sztucznych. Mieliśmy do czynienia z kilkudziesięcioma różnymi substancjami i materiałami, które w toku rozwoju cywilizacji najpierw były uznane jako zbawienie świata, a potem się okazały ogromnym problemem. Przywołam dwa takie, które być może się Państwu kojarzą. Pierwszy to DDT, to jest taka substancja chemiczna, która miała pozwolić na dużo sprawniejszą pracę w rolnictwie. Okazało się, że DDT jest niesamowicie toksyczne, kumuluje się w łańcuchach pokarmowych i znaleziono je w tłuszczu wielorybów, które jedli Eskimosi, którzy nigdy DDT nie stosowali. I zakazano, po chyba kilkudziesięciu czy kilkunastu latach stosowania, zakazano kompletnie stosowania tego DDT. Jeszcze bliższy przykład dla Państwa to eternit. Najpierw magiczny i cudowny materiał, który był niesamowicie tani w wytworzeniu i charakteryzował się właściwościami, które były bardzo przydatne w budownictwie, takimi konstrukcyjnymi. No a dziś wiemy, że powoduje niesamowicie ciężkie choroby układu oddechowego i trzeba po prostu było zakazać stosowania i nakazać w konkretnym okresie czasu likwidację wszystkich źródeł azbestu. I z tworzywami sztucznymi trochę tak jest. One co prawda na dzień dzisiejszy nie wpływają bezpośrednio na nasze zdrowie, ale już mamy te badania, o których pan redaktor wspomniał, przywołując podcast o zjedzeniu karty bankomatowej, że za chwilę nasze organizmy będą plastikowymi organizmami. W związku z czym my nie mamy na co czekać, nie mamy co hura optymistycznie czekać, że jedna czy druga grupa naukowców jest w stanie rozwiązać problem. My powinniśmy przede wszystkim ten problem rozwiązać u źródła, czyli w sposób zasadniczy zmienić naszą metodę konsumpcji i ograniczyć zużycie tych tworzyw sztucznych, które dzisiaj kumulują się w środowisku, czy to na naszych składowiskach odpadów, czy to się kumulują w rzekach, w jeziorach, w glebie i na wyspach oceanicznych. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No właśnie, jak pani mówi o tym eternicie, ja akurat nagrywam ten podcast ze wsi, jestem na wsi, na której się wychowałem i właściwie to jest mała wieś w centralnej Polsce i właściwie tak sobie myślę, że wokół mnie jeszcze mnóstwo tutaj budynków, stodół, budynków gospodarczych jest pokryta eternitem. To się powoli zmienia, ale faktycznie przez lata w całej Polsce ten eternit był stosowany. No i efekt mamy, jaki mamy w tej chwili, że mamy z tym wielkie wyzwanie. Jest to też bardzo dobry przykład ostrzegający przed różnymi cudownymi wynalazkami. Ale tak sobie myślę, że te
specjalnie te, przywołałem te, i pani to dobrze zauważyła, te optymistyczne, hura optymistyczne tytuły internetowe. Trochę mam takie wrażenie, że ludzie czytając nagłówki dzisiaj, no tak się uspokajają i myślą sobie, że no faktycznie taki enzym jest, tutaj jeden, tam drugi. No i właściwie niespecjalnie trzeba coś robić, bo technologia i naukowcy w końcu rozwiążą te nasze problemy. To właśnie, to niestety prowadzi nas w taką ścieżkę zaufania autorytetowi i odsunięcia od siebie obowiązku i odpowiedzialności. I to jest bardzo niebezpieczne. Ja w drugą stronę zachęcam wszystkich Państwa, jeżeli w Waszej okolicy, a w każdej okolicy w perspektywie kilkudziesięciu kilometrów jest zakład gospodarki odpadami. Te zakłady gospodarki odpadami regularnie, większość z nich prowadzi drzwi otwarte, albo można skorzystać z wejścia na ich stronę internetową i zajrzenia poprzez kamery zakładowe do tego, co się dzieje w takim zakładzie i spojrzenia, ile dziesiątek ton śmieci wytwarza moja najbliższa okolica w ciągu jednego dnia. I dopiero jak sobie zwizualizujemy tę górę śmieci i ten enzym w tej probówce, to wtedy większość z nas jest w stanie zdać sobie sprawę, że ten enzym nie rozwiązuje naszego problemu. Natomiast szok, jaki przeżywamy, konfrontując się z tą górą śmieci, być może u wielu z nas otworzy taką chęć do tego, żeby jednak w jakimś mikroskali u siebie w domu zmienić pewien nawyk, pewne przyzwyczajenie i pamiętajmy, że nie jedna osoba wykonująca kolosalną pracę, ale miliony osób, których każda wykona mikrogest, przynoszą zmianę. I tym mikrogestem może być to, że nie kupię kolejnego mydła w dystrybutorze takim małym, tylko kupię mydło w opakowaniu zbiorczym i sobie do tego dystrybutora przeleję. Dystrybutora, który już mam z jakiegoś innego marketu, który gdzieś kiedyś kupiłam, albo przerzucę się na mydło w kostce, albo naprawdę nie zapomnę tej torby na zakupy. Mówię naprawdę, bo wielu z nas mówi, biorę swoją torbę na zakupy, a jednak ja widzę, że w tych sklepach wiele osób jeszcze i bierze zrywki i tego typu nierozsądne zachowania są nadal na porządku dziennym. I te mikrogesty każdego z nas przyniosą na pewno efekt nieproporcjonalnie większy niż te super wynalazki, jeszcze podkręcane społecznie poprzez taką nową mowę, że to sztuczna inteligencja pozwoliła to wymyślić. Dlaczego sztuczna inteligencja pozwoliła to wymyślić? No bo po prostu dużo szybciej sekwestionuje dane. Jeżeli mamy zbadać potencjalną możliwość działania kilkuset czy kilkudziesięciu kombinacji substancji na kilkadziesiąt czy kilkaset innych substancji, to człowiek licząc to na kalkulatorze po prostu spędziłby wiele lat, a mając sztuczną inteligencję możemy wprowadzić pewne formuły i sztuczna inteligencja metodą eliminacji wybierze nam 3-4 substancje czy 3-4 kombinacje czynnościowe, które z największym prawdopodobieństwem przyniosą nam oczekiwany efekt. Więc to nie jest tak, że sztuczna inteligencja coś wymyśliła. To nadal człowiek zadał sztucznej inteligencji pewne zadanie wyselekcjonowania najbardziej prawdopodobnych rozwiązań i potem ten człowiek w laboratorium w sposób bardzo skrupulatny, bo wyniki były publikowane w czasopismach, które gwarantują nam, że te badania są niesamowicie precyzyjnie wykonane i dlatego one są na pewno prawdziwe, przebadał po prostu i potwierdził hipotezę o funkcjonalności danej substancji na inną substancję, ale na pewno sztuczna inteligencja nie rozwiązuje za nas problemu i enzymatyczny rozkład tworzyw sztucznych w żaden sposób nie będzie prowadził do zlikwidowania problemu tworzyw sztucznych w środowisku. To jeszcze spytam o media i jak one kreują tutaj rzeczywistość nam. Spytam w kontekście tego, że w tym roku obchodzimy 50. rocznicę
ukazania się głośnego raportu Granice Wzrostu. I mam taką refleksję, że właściwie w Polsce w mediach niszowych, ale też tych, zarówno tych głównego nurtu, ale też niszowych, właściwie ta rocznica okrągła spotkała się bez odzewu. A tutaj ten enzym wywołał po prostu falę różnych informacji, newsów. Dlaczego pani zdaniem tak się dzieje? Myślę, że niestety jednym z wielu powodów jest brak wiedzy. I łatwiej jest przypiąć łatkę newsa czemuś, co jest nowinką, czemuś, co jest świeże, czemuś, co jest takie, wydaje się na pierwszy rzut oka atrakcyjne, bo jest dużo trudnych słów. Mamy enzym, mamy sztuczną inteligencję, mamy odkrycie naukowe, tak? Czyli mamy charakter takiej informacji, która dla wielu odbiorców będzie atrakcją. Wow, coś nowego. Wszyscy jesteśmy ciekawi czegoś nowego. A któraś tam dziesiąta rocznica opublikowania jakiegoś tam raportu, który mówił, że mamy granicę wzrostu, ona jest dużo trudniejsza w sprzedaniu medialnym. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym news się dezaktualizuje po godzinie. I jeśli coś się pojawiło już w internecie, no to bardzo niewiele osób czeka na wydanie gazetowe, tak? Czyli już nie mamy tego charakteru, że to prasa, czy radio, czy telewizja przynoszą nam informacje, tylko każdy z nas ma smartfona i tak naprawdę ma godzinę do godziny, minutę do minuty relacje, czy z meczu, czy z wojny na Ukrainie, czy właśnie z odkryć naukowych. W związku z czym media mają bardzo trudne zadanie dzisiaj, żeby tak przekazywać wiedzę, żeby ona nie była nieaktualna, ale żeby też była przekazana w sposób ciekawy dla odbiorcy i trafiła do wielu odbiorców. I powiem, że tu współpraca wielu, jak to nazwać, żeby to dobrze zabrzmiało, wielu grup odpowiedzialnych za komunikację, o, może tak, czyli zarówno mediów, celebrytów, influencerów, naukowców, czyli współpraca wielu różnych osób na rzecz jednej sprawy potrafi wpłynąć na nasze zachowania. I tu doskonałym przykładem jest koszenie trawników, a raczej odchodzenie od koszenia trawników i zmiana w naszej głowie tego pojęcia estetyki, że już nie wydaje nam się atrakcyjne i estetyczne pole golfowe przed każdym domem, a wracamy do tego, że zachwycamy się chwastami, które rosną, czy ostrożeń, czy jakaś mięta, czy jakieś inne szczaw na przykład, kwiaty dzikorosnące, które kiedyś kosiliśmy, laliśmy herbicydami, żeby była równa trawka. A dzisiaj mówimy, ale super, że ten trawnik nie jest skoszony, że ten pas rozdziału dróg nie jest skoszony. Jakie to kolorowe, jakie to ładne. I proszę spojrzeć, że to się nie wydarzyło z dnia na dzień, że to nie jeden rok, jedna publikacja zmieniły, tylko to jest zmiana, którą obserwujemy no co najmniej od 10 lat i która prowadzi do tego, że zmienia się nasz sposób postrzegania świata, ale jesteśmy tymi informacjami nie bombardowani w sposób newsowy, wow, hura optymistycznie, tylko to jest taka kropla drążąca kamień. Mamy bardzo dużo informacji, które prowadzą do jednego efektu, nie kość trawnika, bo nie ma wody, bo jest za gorąco, bo znikają pszczoły, bo nie ma bioróżnorodności, bo to jest niepotrzebne, bo to drogo kosztuje, bo to niczemu nie służy. Czyli mamy różne komunikaty od różnych grup osób, które przekazują nam dokładnie to samo, po to, żeby w efekcie zmienić nasze zachowanie. I myślę, że tu jest rola mediów, tak, żeby wspólnymi siłami właśnie podbijać nawet takie informacje bardzo profesjonalne o charakterze newsowym, ale obudowywać je szeroką komunikacją i mówić, okej, ale pamiętajcie, to nie zmieni naszego problemu, bo nasz problem jest taki, że źle konsumujemy. Ten dzień, w którym zużyliśmy wszystkie zasoby naszej planety, jest rok do roku coraz wcześniej, za wyjątkiem 2 lat pandemii, kiedy przesunął się parę dni do przodu. Czyli
To też jest pokazanie, spowodowanie, że człowiek, że populacja ludzi zaczyna wolniej żyć, bo nie lata samolotami, nie jeździ samochodami, nie chodzi do sklepów, bo im te sklepy zamknęli, w sposób realny wpłynęło na konsumpcję zasobów planety. No tutaj a propos trawników, to odsyłam Państwa do artykułu w tygodniku Spraw Obywatelskich, bo też w różnych miejscach, w różnych numerach informowaliśmy o tym. Macie Państwo różnego rodzaju materiały pomocne do tego, jak przekonywać, kogo przekonywać, co robić w tym zakresie. A tutaj z kolei znowu się odwołam do swojej osobistej sytuacji, bo patrzę właśnie na takie podwórko, które jest zarośnięte roślinami, właściwie chwastami, i sam toczę boje od dłuższego czasu ze swoją mamą i tatą, którzy no, chcieliby uruchomić kosiarkę, natomiast no, ja z kolei oporuję. I to faktycznie ta walka czy informacyjna i taka świadomościowa toczy się właściwie każdego dnia na każdym poziomie. A pani Hanno, ostatnie pytanie takie związane z tym, co my jako obywatele powinniśmy robić, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Czego my powinniśmy pani zdaniem żądać dzisiaj w Polsce od polskich polityków, żeby ta gospodarka odpadami działała sprawniej? Powinniśmy żądać od polityków systemowych rozwiązań. Tych systemowych rozwiązań w Polsce brakuje. Ja to mówię głośno na konferencjach branżowych, głośno w twarz to mówię każdemu kolejnemu ministrowi od 15 lat, że my nie mamy systemu. My mamy zręby puzzla, pojedyncze klocki, z których nie da się zbudować dobrze funkcjonującego mechanizmu, i niestety w wielu aspektach łapiemy się za największy klocek, bo myślimy, że jak włożymy duży klocek, to on nam wypełni pustą przestrzeń i rozwiąże nam problem. A tak naprawdę potrzebujemy tych małych trybików i tego brakuje. Dwa tygodnie temu pojawił się projekt kolejnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, czyli takiego strategicznego dokumentu przyjmowanego na poziomie Rady Ministrów. I czytając ten dokument, ja jestem zawiedziona po raz kolejny i załamana brakiem perspektywicznego, systemowego myślenia przy tak ważnym dokumencie, jakim jest KPGO. To jest brak odwagi ze strony polityków, bo wpisanie do takiego dokumentu pewnych celów i pewnych narzędzi oznacza, że trzeba je zrealizować. Brak wpisania oznacza, że może je zrobimy, może nie, ale nikt nas z nich nie rozliczy. Natomiast jak już coś się znajdzie w takim strategicznym dokumencie, to po 3-4 latach jest analiza wykonania planu i z tej analizy wprost będzie wynikało, czy to, co sobie zaplanowaliśmy, zrobiliśmy. Więc ten brak ambicji i brak takiego właśnie strategicznego i holistycznego myślenia prowadzi do tego, że dzisiaj w Polsce mamy kilkadziesiąt projektów spalarni, a żadnego projektu biogazowni komunalnej, gdzie spalając odpady tak naprawdę rozwiązujemy problem strumienia resztkowego przy minimalnym efekcie dodanym w postaci ciepła i energii, która wcale nie jest zieloną energią, bo nie spalamy surowców odnawialnych, tylko nadal nieodnawialne, tylko takie, które są nam niepotrzebne po prostu. A mając na przykład biogazownię, mamy ciepło, energię i materię organiczną, recykling organiczny, który zawracamy z powrotem do gleby. Mamy płynny nawóz, którym nawadniamy glebę, mamy substancje humusowe, które nam tę glebę wzbogacają, czyli mamy tę wartość dodaną. I teraz spalarnia jest duża, spektakularna, kosztuje bardzo dużo pieniędzy i łatwo jest w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiedzieć, my efektywnie wydajemy środki unijne, bo w perspektywie tego i tego programu ramowego wydatkowaliśmy efektywnie 2 miliardy, bo zrobiliśmy 4 projekty spalarni, każde o wartości 0,5 miliarda. To jest dla nich wygodne. 4 duże projekty, wielka kwota, robi się ten tak zwany news właśnie informacyjny. Wow, jacy jesteśmy super. Biogazownia kosztuje 30 milionów, nie 0,5 miliarda, więc trzeba by ze 100 takich biogazowni wybudować
czy kompostownia, czy instalacja recyklingu tworzyw sztucznych, czy instalacja recyklingu tekstyliów. Za chwilę będziemy mieli ogromny problem ze wskaźnikiem recyklingu tekstyliów. I nie jest tak łatwo sprzedać informację, że zbudowaliśmy system. Łatwo jest sprzedać informację, że postawiliśmy misia. I to u nas, byle był duży ten miś. I im większy, tym lepszy. Miś musi być duży. I ten miś polski wcale się nie zdezaktualizował. Tak w ochronie środowiska, jak i przy innych strategicznych inwestycjach. No i niestety tu brakuje moim zdaniem zdecydowanie rządzącym i też w stronie obywatelskiej, bo tu też trzeba powiedzieć, że ten wpływ obywateli na rządzących dzisiaj jest niezmiernie ważny, tej takiej ambitnej, strategicznej roli planisty, tak, i prowadzącego do dużej zmiany, małymi krokami, ale do dużej zmiany. To mi się z kolei przypomina, jak w maju bodajże z zeszłego roku odwiedziłem Urząd Miasta Łodzi, prosząc o dokumentację spalarni, którą planuje miasto wybudować, i spytałem, ile osób przede mną poprosiło o te dokumenty. I usłyszałem, że właściwie jeśli chodzi o mieszkańców, to nikt z Łodzi, a jeśli chodzi o organizacje społeczne, to tylko jedna. Pani poszła na zaplecze i przyszła z informacją, że Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia. To taka anegdotka. Natomiast wracając tutaj do pytań, a czego pani zdaniem powinniśmy dzisiaj oczekiwać od biznesu, od korporacji? Czy żądać my jako obywatele? Na pewno powinniśmy żądać wdrożenia realnego tych modeli degrowth, czyli postwzrostu. Czyli miarą rozwoju społeczno-gospodarczego nie powinno być wzrastające PKB. To jest straszne, co ja dzisiaj mówię w dobie kryzysu, który nam puka do drzwi i recesji lub wręcz jakichś innych stagnacji i innych makroekonomicznych strasznych czynników. Natomiast powinniśmy żądać degrowth, czyli postwzrostu, i powinniśmy żądać odpowiedzialności za swoje produkty. Czyli to nie miasto czy organizacje społeczne powinny zajmować się zbiórką odzieży, tylko sieci, które tę odzież wprowadzają do obrotu i co 3 tygodnie mają nową kolekcję, namawiając konsumenta, że dzisiaj musi mieć różową bluzkę, a jutro musi mieć zieloną bluzkę. To ta sieć powinna tę różową bluzkę, która jej zdaniem przestała być modna po 6 tygodniach, odebrać od nas i nam skompensować zakup nowej bluzki, oddając nam część pieniądza ze starej bluzki. W dużej mierze wymusiliśmy to na elektronice. W dużej mierze jest to wymuszone w kilku sektorach przemysłowych, gdzie jest odbiór ponowny niesprzedanych czy niezużytych, na przykład czasopism, gazet i tak dalej. Dużo za mało wymagamy tego od potentatów, od gigantów. Dużo za mało wymagamy tego od grupy Coca-Cola, od grupy Procter Gamble, od grupy Kraft, od grup tych wszystkich odzieżowych. I tu jako obywatele, jako społeczeństwo mamy ogromne możliwości faktycznego wymuszenia na nich nowych modeli biznesowych, które są modelami cyrkularnymi, modelami właśnie wypożyczania, long life, czyli ja kupuję coś, co będzie długo żyło i jak mi się popsuje za 15 lat, to ty, firmo, mi obiecałaś, że to się nie popsuje, że zamek w moim plecaku trekkingowym się nie popsuje, więc jak mi się popsuł, to ja ci to oddaję i ty mi to naprawiasz za twoje pieniądze. I to możemy wymusić, bo bardzo wiele marek już w tym kierunku idzie. To są na razie mikrodziałania, ale one cieszą się ogromnym poparciem społecznym i nagłaśnianie, że ta marka jest super, bo wprowadza takie rozwiązanie, powoduje, że wymuszamy wpływ na inne marki, które będą musiały pójść tym trendem. I tu mamy ogromną rolę jako obywatele do spełnienia.
To tutaj z kolei odsyłam Państwa do podcastu, który publikowaliśmy, który ma tytuł Spisek żarówkowy, planowe postarzanie produktu, gdzie rozmawialiśmy z doktorem Adamem Rysiem właśnie o tym, jak korporacje specjalnie postarzają produkty. A wracając do naszej rozmowy, Pani Hanno, ostatnie pytanie, czego my od siebie jako obywatele powinniśmy wymagać? Zdrowego rozsądku, najkrócej rzecz ujmując. Nie chodzi o to, żeby się upadlać i sobie odmawiać wszystkiego. To naprawdę nie o to chodzi. Nie trzeba być ascetą i brzydko powiem, ekoświrem. Trzeba po prostu zdać sobie sprawę, że w XXI wieku być znaczy więcej niż mieć. Nie trzeba posiadać, nie trzeba być właścicielem, żeby być super człowiekiem, żeby być influencerem, żeby być redaktorem, pracownikiem. Nie trzeba kupić browaru, żeby wypić piwo. Czyli skupmy się, proszę Państwa, na tym, żeby być i zastanawiajmy się, czy nasze bycie, czy nasze trwanie może z każdym kolejnym dniem trochę mniej oddziaływać na środowisko. I tak jak powiedziałam, mikrogesty miliona ludzi znaczą więcej niż jeden wielki gest jakiegoś wielkiego podmiotu. Bo to te mikrogesty miliona ludzi są takimi szczebelkami na drabinie, które pozwalają nie krokami milowymi osiągnąć pewne cele, ale właśnie sukcesywnie wchodząc po małych schodach, żeby było nam wygodniej, żeby to było w zasięgu każdego z nas, dojść do tego samego celu nie czekając. Zacznijmy od dziś. Zacznijmy od dziś. Przesiądźmy się na rower, wsiądźmy do komunikacji miejskiej, jedźmy carsharingiem, wyrzućmy złe nawyki, segregujmy lepiej śmieci. Oczywiście tak, bo jak już je wytwarzamy, a z dnia na dzień nie przestaniemy ich wytwarzać, to segregujmy je lepiej. Jak idziemy na zakupy, to poza zrobieniem sobie drobnej przyjemności, bo tego nie odmawiamy przecież ani sobie, ani innym, naprawdę zastanówmy się, czy naprawdę to wszystko potrzebujemy. Czy to jest potrzeba? Czy nasze dziecko potrzebuje 20 t-shirtów, czy może 10 t-shirtów mu w zupełności wystarczy? Czy my potrzebujemy piątą parę butów od tego samego producenta, czy właśnie od innego, bo chcemy mieć dwie różne marki w szafie, czy może trzy pary butów nam wystarczą? I zacznijmy od tych naszych codziennych wyborów i tej torby na zakupy. Do tego też Państwa namawiam. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Hanna Marliere, prezes Fundacji Proterra, specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pani Hanna, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień. Pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!